zaczęliśmy reformy i teraz te reformy trzeba wprowadzić w życie, trzeba przestrzegać tego wszystkiego, co stanowi już dzisiaj prawo, które zrodził kryzys. I to myślę jest bardzo ważne, bo w Europie jest taka skłonność do trochę lekceważenia czasem tego, co mówi litera prawa i nowe kierunki polityk europejskich. I to jest myślę niesłychanie ważne dla tego, żeby zmiany na naszym kontynencie, które doprowadzą w dłuższym okresie do uzdrowienia kontynentu, to jest bardzo ważne. Ale myślę, że dzisiaj najważniejszym wyzwaniem, z którym się musi właśnie szczególnie biznes zmierzyć, to jest zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, żeby podnieść konkurencyjność gospodarki europejskiej, bo bez silnej ekonomicznie Europy rola w świecie globalnym, bardzo, bardzo chaotycznym, bardzo konfliktowym, rola Europy może być zagrożona, możemy być zmarginalizowani, więc trzeba cały czas pilnować, żeby siła gospodarcza Europy, korzystanie także z tych możliwości, które świat daje, żeby to było naszym udziałem. Więc myślę, że to jest w tym budowaniu tej zdrowej Europy dzisiaj pomyślenie o gospodarce, o jej zdrowych podstawach i o nowych czynnikach wzrostu, w szczególności o innowacyjności, to jest sprawa na dzisiaj, czy wyzwanie na dzisiaj fundamentalne. A do tego są potrzebne polityki krajowe i polityki europejskie i stąd ten głos biznesu jest, myślę, w tym myśleniu o zdrowieniu Europy bardzo ważny.